Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim filmie w stylu wikipedycznym, gdzie w skrócie przyjrzymy się, kim są Gorosei. Stricte opowiem o nich wszystkie podstawowe informacje, jakie o nich wiemy w pierwszej części materiału, ale bez symboliki, tylko suche fakty. A w drugiej połowie filmu postaram się przytoczyć wszystkie hipotezy odnośnie tego, jakiej rasy mogą być, czy skąd pochodzą. Czy to są kosmici, czy to są wytwory wyobraźni Ima itd. Generalnie to już nieraz opowiadałem o Gorosei w wielu filmach, ale właśnie po to powstaje ten materiał, by to był taki jeden zbiorczy film, do którego zawsze można odesłać, by odświeżyć sobie wiedzę. Zatem zapraszam. Starszyzna pięciu gwiazd to oficjalnie najwyższy autorytet światowego rządu, a nieoficjalnie stoi jeszcze nad nimi Imu sama, gdyż Gorosei składali mu pokłony. Więc można założyć, że nawet jeśli nie rządzi formalnie, to w ostateczności Gorosei i tak mu służą, kiedy nadejdzie taka potrzeba. Natomiast na starszyznę pięciu gwiazd składa się święty Czegersia Saturn, święty Markus Mars, święty Top Manwerkury, święty Iten Baron V Nusujuru oraz święty Shipheart Jupiter. A więc pierwszy z nich, czyli Saturn, jest ministrem nauki. Mars natomiast jest ministrem środowiska, Wenus jest ministrem finansów, Jowisz jest ministrem rolnictwa, a Merkury jest ministrem sprawiedliwości. Natomiast pomijając sferę symboliczną i mitologiczną, to do końca nie wiemy, czym są moce Gorosei. Cała piątka wygląda jak przebudzone mityczne Zoany. Nawet padło stwierdzenie podczas arku na Ekhet, że w formie bestii walczą na całego i zatracają swoje człowieczeństwo, co już kilka razy widzieliśmy na przykład u Saturna. Więc prawda jest taka, że możemy sobie dopowiadać i zgadywać odnośnie tego, czym są moce Gorosei, ale w rzeczywistości do końca tego nie wiemy. Na pewno w pewnym stopniu są ze sobą połączeni, bo nie dość, że posiadają wzajemną telepatię, to jeszcze za pomocą pentagramów są w stanie siebie nawzajem przywołać w konkretne miejsce. Oczywiście pod warunkiem, że jeden z nich już wcześniej w tym określonym miejscu się znalazł. Niestety nie mogą się teleportować gdzie chcą i kiedy chcą. Z tego co nam również wiadomo, każdy z nich posiada wszystkie rodzaje haki, a także automatyczną regenerację. Wcześniej moc w ogóle nie spotykana w uniwersum One Piece'a. Prawdopodobnie też są długowieczni lub nieśmiertelni, ponieważ Saturn w retrosach Kumy sprzed 40 lat nic się nie różnił od obecnego Saturna. Natomiast jak już Oda przedstawi nam już ich wszystkie umiejętności, to z pewnością pokaże się film o mocach Gorosei. Generalnie każdy z Gorosei jest bardzo podobny do siebie z charakteru. Oczywiście są u nich pewne różnice w charakterze, ale są one niewielkie, a panowie i tak się ze sobą we wszystkim zgadzają. Wszyscy staruszkowie są przede wszystkim oziębli i do bólu analityczni oraz są autorytarnymi pragmatykami i nie lubią, jak się podważa ich decyzje. Szczególnie to kontrastuje z Sakazukim, który jest bardzo porywczym i charakternym człowiekiem. Starszyzna ma też Fira na punkcie tajemnic tego uniwersum. Jakiekolwiek badania czy odkrywanie tajemnic z pustego wieku spotyka się u nich z jednoznaczną agresją. Niech anihilacja Ohary i wysłanie ponad 40-tysięcznego wojska na wyspę Ekhet o tym poświadczy. Gorosei także należą do rodzin ze światowej szlachty i podobnie jak oni, nie znoszą oni zwykłych ludzi. Czyli wszystkich ludzi mieszkających poza Redley. Nazywają ich robakami, a ich życie dla nich nic nie znaczy. Natomiast najwyższym celem dla starszyzny, obok ochrony tajemnic świata, jest utrzymanie balansu na świecie. W tym trzymanie piratów w ryzach i blokowanie im drogi ku zostaniu kolejnym królem piratów. Ponieważ jest to równoznaczne ze znajomością wszystkich niewygodnych dla światowego rządu tajemnic o tym świecie. Podsumowując, są złymi do bólu pragmatykami i cynikami pozbawionymi empatii, którzy wykorzystują podległe sobie organizacje, osoby i zasoby do realizowania interesów swoich, Ima lub po prostu światowego rządu. W ostateczności cenią sobie jedynie rzeczy, które im się przydają, czyli na przykład silnych ludzi będących wartościowymi pionkami w ich własnej grze. Żałowali na przykład tego, że Kuzan odszedł z marynarki, albo bardzo sobie cenią Kizaru. Za to
to, że jest służbistą. Jak to skomentował sam Borsellino, płynąc na Egghead, nawet ktoś tak silny jak on sam jest tylko trybikiem w machinie światowego rządu. W tej części materiału spróbujemy sobie odpowiedzieć, kim do końca mogą być Gorosei, tak jak powiedziałem na początku filmu. Zatem zaczynając. Opcja pierwsza zakłada, że Gorosei pochodzą z innej planety. W świecie One Piece'a istnieją już różne rasy i byty, z czego wiemy, że aż 3 z nich na pewno pochodziło z Księżyca, na przykład Birkanie. Więc teoria, że Gorosei mogliby być kosmitami, nie jest aż tak nierealistyczna. Byłoby to ciekawe wyjaśnienie ich długowieczności i ogromnej wiedzy o świecie, którą posiadają. Opcja druga mówi, że Gorosei mogą być koszmarami lub manifestacjami wytworu umysłu Ima. Mogłoby to oznaczać, że Gorosei nie są rzeczywistymi istotami fizycznymi, ale raczej projekcjami lub twórczością wyobraźni Ima. Więc w zasadzie Gorosei także są nieśmiertelni i nie można ich zabić. To wszystko sugeruje, że Imu sama posiada niewyobrażalne moce psychiczne, pozwalające mu tworzyć tego rodzaju byty. Czyżby Imu sama zjadł owoc paramecji wyobraźni? Kto wie. Według opcji numer 3 Gorosei są homunculusami stworzonymi także przez Ima. Homunculusy to sztuczne stworzenia, które w wielu mitologiach i fikcyjnych światach są stworzone przy pomocy alchemii lub innej formy magii, często pozwalające uzależnić życie stwórcy homunculusów od nich samych. Więc póki Gorosei nie zostaną zabici, to Imu sama nie umrze. Coś jak Voldemort z Harry'ego Pottera. W tym kontekście Imu mógłby być swego rodzaju alchemikiem lub naukowcem, który stworzył Gorosei jako swoje narzędzia do kontrolowania świata, a on sam rządzi z cienia. Opcja numer 4 zakłada diabelskie owoce, które odgrywają kluczową rolę w świecie One Piece'a, nadając ludziom nadprzyrodzone moce. Zatem Gorosei mogą być jak najbardziej diabelskimi owocami, które są w stanie stworzyć manifestację formy humanoidalnej. Mówię to dlatego, gdyż w serii było powiedziane, że Zoany wykazują się własną wolą i trzeba niezwykle silnej własnej woli, by zapanować nad ich przebudzeniami. W innym przypadku kończy się to bycie warzywem, tak jak potwory z Impel Down. Więc to by mogło w zasadzie tłumaczyć długowieczność i inne niezwykłe umiejętności Gorosei. Potwierdza to także fakt, że każdy z nich posiada własne unikatowe zdolności, takie jak samopodpalenie ciała ze strony Merkurego, czy trucizna Saturna. Przedostatnia, piąta opcja to cyborgi. Tak, Gorosei mogą być cyborgami, czyli istotami, które są kombinacją organizmów żywych i mechanicznych. W uniwersum One Piece'a istnieje technologia wystarczająco zaawansowana, by stworzyć cyborgi, takie jak na przykład Franki czy pacyfiści. Gorosei zatem mogą być starożytnymi ludźmi, którzy zostali zmodyfikowani przy pomocy super zaawansowanej technologii ze starożytnego królestwa, która jest obecnie niedostępna, aby zachować swoją moc, żywotność i wpływy przez wieki. Ostatnia opcja, szósta, zasugerowana przez jednego z widzów, mówi o tym, że Imu i Gorosei najzwyczajniej w świecie zatrzymali swój zegar biologiczny, o czym może poświadczyć cieniste strzałki niczym w zegarze podczas walki Gorosei z Sabo i Królem Kobrą. I być może Imu sama nie zjadł owocu czasu tak jak Toki, ale hej, uniwersum One Piece'a jest tak duże, że spokojnie mógł zjeść podobny owoc do tego, który zjadła Toki. Także to wszystko ode mnie w tym materiale. Mam nadzieję, że takie podsumowanie Wam się spodobało i miejmy nadzieję, że Oda odpowie także na nurtujące nas od wielu lat pytania odnośnie tej piątki panów. Także ja byłem Kapelusznik, trzymajcie się i na razie.